Dzień dobry Państwu, Dariusz Bugalski. Zapraszam na cykl rozmów o polskich miastach przyszłości. A to wszystko na zaproszenie grupy Saint-Gobain. Zapraszam na wielki finał. To będzie wisienka na torcie, czyli prezentacja raportu dotyczącego polskich miast przyszłości 2050. Na wstępie przedstawiamy 3 scenariusze przyszłości polskich miast. Mhm. Byliśmy ciekawi, co się zmieni. To się wydaje jako jakiś zupełny science fiction. A będę rozmawiał z Henrykiem Kwapiszem, dyrektorem do spraw relacji instytucjonalnych Saint-Gobain w Polsce. Nie sądzę, żeby to były pesymistyczne scenariusze. One jednak pokazują realia, tak to może się zmieniać. Oraz Kacprem Nosarzewskim, członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Studiów nad przyszłością. Jest też taki bardzo futurystyczny apel. Serdecznie Państwa zapraszam. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj naszymi gośćmi są Henryk Kwapisz, dyrektor relacji instytucjonalnych Saint-Gobain w Polsce. Dzień dobry. I Kacper Nosarzewski, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością. Dzień dobry. Bardzo mi miło. Podsumowujemy cykl tych spotkań, tych rozmów, wywiadów w taki sposób, że opowiecie dzisiaj o raporcie, który przygotowały wasze instytucje. Raport na temat miast przyszłości 2050. Polskich miast przyszłości. Polskich. To co wynika z tego raportu? Czy idzie ku dobremu? Raport ma strukturę trzyczłonową. Na wstępie przedstawiamy 3 scenariusze przyszłości polskich miast. Niejednoznaczne, bo mówić o jakimś scenariuszu optymistycznym i pesymistycznym to byłoby niepotrzebne uproszczenie. Potem mamy analizę rozwiązań technicznych, które będą miały zastosowanie, czy jeśli chodzi o strukturę budynku, skorupę, czy jeśli chodzi o jego wnętrze. I na końcu mamy fascynujący ranking polskich miast, które z nich jest najbliżej tego dobrego życia w 2050 roku. No to może zacznijmy od początku, czyli od inspiracji. Jaka to jest inspiracja? Inspiracją dla przygotowania raportu Polskie Miasta Przyszłości 2050 była książka napisana przez prezesa grupy Saint-Gobain na świecie, Pierre-André de Chalendara, Miasto wobec wyzwań, jak odnaleźć pragnienie życia w mieście. To jest ta książka, właśnie Państwu pokazuję. No, zawarł w niej bardzo dużo i statystyk, i informacji, i wiadomości. No, oczywiście pisał z perspektywy światowej. No, my chcieliśmy spojrzeć na to z perspektywy polskiej, dlatego poprosiliśmy Polskie Towarzystwo Studiów nad Przyszłością, Kacpra, żeby przygotował coś o miastach w przyszłości, bo tak, żeby dać porównanie. Obecnie według statystyk 55% ludności mieszka w miastach, no, ale to z perspektywy światowej. W perspektywie polskiej w 944 bodajże miastach, to z zeszłego roku statystyka, mieszka 40% ludności. No tylko jakie to są miasta? W aglomeracjach, w 7 największych aglomeracjach Polski mieszka 20%. No więc trochę to odbiega od tych 55%, dlatego chcieliśmy spojrzeć z naszej polskiej perspektywy, będąc zainspirowanym oczywiście przez tę książkę. To, co powiedziałeś, Henryku, o statystykach. W wielu państwach rozwijających się i w wielu również państwach członkowskich Unii Europejskiej ludzie lgną do miast. Oczywiście część z nich wyprowadza się na wieś, poszukując innego stylu życia i tak dalej, ale zasadniczo urbanizacja jest megatrendem światowym, a w Polsce ona jest taka pełzająca. I to nas też zainspirowało do tego, żeby zadać pytanie, bo wiemy mniej więcej już dlaczego tak jest, ale jak będzie w przyszłości? Czy pójdziemy drogą tego megatrendu światowego, czy w przypadku Polski będzie inaczej? Ale to nie jest praca czysto socjologiczna, bo to, jakie decyzje, jak to się mówi, osiedleńcze podejmują rodziny, jest uzależnione od tego, co w tych miastach się dzieje, co one oferują. Dzisiaj środowisko, w którym jesteśmy, w tym to, co jest w mieście, co jest w budynkach, do pewnego stopnia determinuje, z jakiej gamy stylów życia, sposobów pracy, sposobów prowadzenia życia rodzinnego możemy wybierać. To, co Kacper powiedział, jest niesłychanie ważne. No, niemniej jednak jeszcze myślę, że przeciętny obywatel świata, niekoniecznie Polak, nie zdaje sobie z tego sprawy, jak wielki wpływ na środowisko, na człowieka, na społeczeństwo ma budynek.
W Polsce jest 14 milionów budynków, a 38 milionów obywateli. No, oczywiście tam 40% to budynki jednorodzinne, ale prowadzę do tego, że jest niesłychanie wielka ilość budynków, które wpływają na środowisko, na społeczeństwo. No, i byliśmy ciekawi, co się zmieni. I stąd pomysł na Foresight. Zawsze, kiedy się przystępuje do pracy foresightowej, to chodzi o to, żeby znaleźć metody, które ekspertom dziedzinowym, tutaj źródłem tej wiedzy eksperckiej fantastycznym była Saint-Gobain w Polsce, żeby zaprosić ich do takiej rozmowy o przyszłości, a potem w konsekwencji odbiorców, czytelników tego raportu, która będzie szukała jakiejś nowej wiedzy, jakiejś nowej wartości. I my, pracując nad tym raportem, korzystaliśmy z bardzo wielu metod i naszych własnych, i polskich, bo koniec końców to nie jest jakaś taka sucha analiza, że budynków zeroemisyjnych albo pasywnych w mieście będzie tyle, a chodników ruchomych będzie tyle. Tak? To jeszcze jest za mało. W centrum budynku i w centrum uwagi jest człowiek, są jego mieszkańcy. Rzeczywiście mamy mnóstwo ekspertów w Saint-Gobain w Polsce, no ale to są inżynierowie w dużym uproszczeniu. Oni mają takie bardzo praktyczne podejście. My wiemy, co rozwijać, wiemy, jak rozwijać, natomiast no, byliśmy ciekawi, jak eksperci wyobrażają sobie miasto za to 30 lat. Bo to chyba nie jest taka zupełnie prosta odpowiedź, a już na pewno nie dla inżyniera. Znowu mogę się posłużyć przykładem. Równo 30 lat temu został założony Instytut Budownictwa Pasywnego w Darmstadt, Fraunhofera. No i teraz zadajmy sobie pytanie, czy przez te 30 lat pasywne domy się upowszechniły? No chyba nie. Nie powiedziałbym, żeby były strasznie popularne nigdzie na świecie. A jeśli nie, no to dlaczego? Przez 30 lat, na przykład w odniesieniu do telefonii komórkowej, nasze posługiwanie się komórkami przez 30 lat to no zupełnie to inny świat. Dlaczego tak się dzieje z rzeczami takimi czysto praktycznymi, a dlaczego budynki nie są takie? No i to jest w ogóle... Szukaliśmy na to odpowiedzi właśnie. Sedno sprawy i ta analiza na macierzy 4C, w której mamy cztery takie kwadranty, w których się sytuują różne rozwiązania techniczne w budynkach. Rafy koralowe, pirackie skarby, szkwały i syreny, posługując się taką marynistyczną metaforyką. Czyli rafa to jest takiego, coś takiego, że jest dostępne, a mało korzyści, prawda? Tak, tak. Szkwał to jest dostępne. Wysoka korzyść. Duża korzyść. Tak. Potem jest skarb piratów, idźmy w zgodnie z... Gdzieś to, daleko, tak, ale jest daleko, ale korzyść. Tak. I syrenę to jest coś zwodniczego, co właśnie nie ma sensu się tym zajmować. Tak. Syreny to coś, co należałoby jak najszybciej skreślić z agendy inwestycyjnej. Tak. Macierz zbudowana jest wokół dwóch osi. Jedna z nich przedstawia względną korzyść, względną przewagę konkurencyjną, którą oferują poszczególne rozwiązania, czyli które jest lepsze od drugiego, tak, relatywnie. Ale jest jeszcze wymiar czasu, bo niektóre innowacje są na wyciągnięcie ręki, albo już są w ofercie producentów materiałów budowlanych, no a inne są bardzo odległe. Żeby Państwu otworzyć okno wyobraźni, to może powiedzmy tak, wyobraźmy sobie te dwie osie. Jedna to jest czas, druga to jest korzyść, prawda? Rozwiązania, które oferują niewysoką korzyść względem innych, tylko z tego powodu, że są łatwo dostępne, bo już są na rynku albo będą tam za kilka lat, to są rafy. To inwestowanie w zastosowanie takich rozwiązań w budynkach albo w rozwój ich z punktu widzenia technicznego, to są stracone pieniądze i stracony czas. Raczej powinniśmy inwestować na przykład w elementy strukturalne budynków, które wytwarzają energię elektryczną. Tutaj mamy na przykład polskie świetne innowacje, jeśli chodzi o kryształy perowskity, niż powinniśmy interesować się na przykład jakimiś takimi zagadnieniami, no, które wypadają niżej. To jest wynik tej analizy, że te rozwiązania, ekscytujące rozwiązania przyszłości w budynkach w polskich miastach, to one są naprawdę niedaleko. Design biofiliczny czy materiały biofiliczne, które naśladują pewne cechy przyrody ożywionej, a nie cechy mineralne typowe dla budynków. Integracja turbin wiatrowych w strukturze budynków. To się wydaje jako jakiś zupełny science fiction, a tymczasem już są przedsiębiorstwa i są badania i są prototypy tego typu rozwiązań. To, co w budownictwie nam utrudnia takie śmiałe spojrzenie w przyszłość, to jest fakt, że budynków się wymienia stosunkowo niewiele na przestrzeni czasu. Na polskich ziemiach żelbet pojawił się mniej więcej tam 110 lat temu jako materiał budowlany i te budynki z żelbetu na przykład są takie mosty, niektóre, ale też budynek Biblioteki Politechniki Łódzkiej, który wcześniej był fabryką, który jest jednym z takich pierwszych fabryk żelbetowych, no to one nadal tutaj są, czyli można było powiedzieć, zdaje się, że za 100 lat, no to te budynki, które są dzisiaj, nadal będą, ale
jak wynika z raportu, nie możemy sobie na to pozwolić, żeby te budynki na poziomie efektywności środowiskowej, efektywności społecznej, którą mają dzisiaj, nie zmieniły się, tak. Pozostały. Bo po prostu, żeby zaspokoić potrzeby społeczne, żeby te miasta, żeby ludzie chcieli w nich mieszkać, to musimy bardzo wiele zrobić. Jeszcze jedno, tak. Peroskity, na wszelki wypadek. Co to takiego jest? To jest nowy materiał, którego jedną z pionierek jest polska uczona Olga Malinkiewicz. Mhm. Nowe materiały, z których można tworzyć ogniwa fotowoltaiczne, nie tylko sprawniejsze niż te, które znamy dzisiaj, takie na krzemie, to znaczy nie tylko więcej energii produkujące na tej samej powierzchni, lecz także bardziej elastyczne, jeśli chodzi o wykorzystanie. Tak. Mogą być to na przykład jakieś tam lamele czy żaluzje. Szczególnie, że właśnie może być elementem elewacji budynku, właśnie, tak, czyli pełnić funkcje estetyczne. Natomiast, bo oczywiście te wnioski wszystkie z perspektywy teoretycznej są fantastyczne. Fachowcy w końcu do nich doszli. Tak. Ale jednak z perspektywy koncernu to nie jest takie, powiedziałbym, zero-jedynkowe. Rafa, szkwał i tak dalej. Dlatego, że my się czasami jako obywatele zachwycamy nowościami, nie dokładnie wiedząc, co za tym stoi. Znowu wracam do telefonów komórkowych. Teraz każdy z nas ma jeden lub dwa telefony i wyrzuca po dwóch latach. No góra śmieci. Kasper mówi o peroskitach na przykład. Super rzecz, no tylko to jest coś, co trzeba by połączyć z innym elementem. No, jednym słowem jestem sobie w stanie wyobrazić, my to robimy. Aha. Połączyć to z szybami. No i jeśli one będą elementem szyby, czyli będą zapewniały energię, ale z drugiej strony ta szyba będzie miała pewne właściwości, będzie dostarczać odpowiednią ilość światła, będzie ograniczać zbyt dużą ilość chłodu, wtedy jesteśmy w stanie ocenić tak naprawdę, co z tego wyniknie na przykład za 30 lat. Naszym dążeniem w grupie Saint-Gobain jest to, żeby te wyroby łączyły sobie kilka funkcji. Wracam z uporem maniaka do telefonu komórkowego, który osiągnął sukces dzięki temu, że jest dla nas budzikiem, telefonem, aparatem fotograficznym i tak dalej. Płyta gipsowo-kartonowa. Czym jest? Czymś, co stanowi wykończenie. No ale może też pochłaniać na przykład związki jakieś niekorzystne z powietrza. Szkło, które jest na fasadzie, może pełnić funkcję właśnie tego, żeby odbierać pewną ilość światła i ograniczać przed chłodem, ale z drugiej strony może być takie, żeby rzadziej trzeba było zmywać. Tak. Mamy takie szkło, bioklin się nazywa. Siatki do dróg, o których była mowa w jednym z wywiadów, no też są w stanie przyspieszyć remont, a jak przyspieszyć remont, to krócej się wpływa na to, żeby w mieście było niedogodnie i tak dalej, i tak dalej. Jednym słowem, wydaje mi się, że oprócz takich rzeczy czysto praktycznych, tak, to jednak też trzeba myśleć nieco szerzej, czyli żeby łączyć sobie funkcje i chyba co najważniejsze, żeby ograniczać ten ślad węglowy. W tym, co Henryk mówi o tym praktycznym wymiarze, to jest też taki bardzo futurystyczny apel. Cała ta podróż w przyszłość, którą myśmy z Saint-Gobain odbyli i teraz z niej wróciliśmy i opowiadamy, jak może być, ona jest tylko wtedy sensowna, w ogóle była warta tego, jeśli inwestorzy, klienci, miasta i tak dalej wyciągnąć z niej wnioski, które zastosują tu i teraz. To jest właśnie, myślę, przesłanie i apel tego raportu. Absolutnie. Że nie, jeśli chodzi o, zwłaszcza dekarbonizację, zwłaszcza jeśli chodzi o ten zrównoważony rozwój, to, że nie wiem, warunki techniczne określane prawnie dla budynków w Polsce coś tam nam mówią odnośnie czynnika przenikalności, przegród pionowych i tak dalej, to nie znaczy, że to jest nasz poziom ambicji. Mhm. Bo jeżeli my chcemy, żeby te miasta były zdatne i kuszące do zamieszkania w przyszłości, to musimy sobie po prostu dużo wyżej powiesić poprzeczkę. Kacper dotknął takiej niesłychanie ważnej rzeczy, że możemy sobie wyobrazić, jak te miasta będą wyglądać. W zasadzie większość osób, z którymi miałeś wywiady, odpowiadały, że technologie są już dostępne na wyciągnięcie ręki. Tak. Najistotniejszą rzeczą jest to, żeby był jasno wyznaczony harmonogram dochodzenia do tego, żeby te miasta właśnie były neutralnie klimatyczne, żeby miały jak najniższy ślad węglowy i tak dalej, i tak dalej. Nie chodzi o to, żeby tworzyć piękne strategie, które są tylko na papierze, tylko żeby rzeczywiście je wdrażać. No tak, prawda. Projekt dotyczy, opisuje trzy najbardziej prawdopodobne scenariusze. No to może powiedzmy o tych trzech scenariuszach. Scenariusze są wypadkową wielu różnych czynników. I w pierwszym scenariuszu ważną rolę odgrywają zmiany społeczno-gospodarcze, które sprawiają, że ludzie pracują mniej
mają dużo więcej czasu do dyspozycji, co jest pokłosiem automatyzacji i robotyzacji, ale wobec wyzwań związanych ze zmianami klimatu może się okazać, że my wcale nie jesteśmy tacy chętni do korzystania z życia wspólnotowego, do radosnych form ekspresji w przestrzeni publicznej w miastach. Dlatego, że warunki życia związane z klimatem, ale też być może z pandemiami, które mogą przyjść w przyszłości niestety, sprawiają, że no, my się izolujemy i atomizujemy. I w tym momencie to miasto nie jest takim szumiącym, przyjemnym ulem, tylko są jakimś takim dziwnym gniazdem dla ludzi, którzy mają tego czasu wolnego dużo, ale wcale nie są tacy chętni, żeby z niego korzystać. Drugi scenariusz pozornie jest bardzo kuszący i to jest scenariusz, w którym miasta rozkwitają i w sensie dosłownym i przenośnym, dlatego że mamy tam poziom urbanizacji w Polsce około 80%, mamy miasta szalenie efektywne energetycznie, no niestety tam w tym scenariuszu ludzie pracują więcej. Bo... No właśnie, to już się zaczęły cienie. No tak, 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 no bo to zresztą słyszymy takie głosy, niektórzy są rozczarowani, że młode pokolenie nie chce pracować po 16 godzin dziennie, no tak, prawda? No w tamtym mieście nie ma wyboru, trzeba, żeby korzystać z dobrodziejstw tego miasta, wielce konkurencyjnego miejsca, gdzie mieszka dużo ludzi, trzeba się bardzo starać. Ale też, żeby nas było stać na to, żeby ocalić planetę, że tak, uproszczę, tak, prawda? Tak, bo tak, te tak. Wszystkie inwestycje będą kosztowały. Otóż to. Będą wymagały ogromnego nakładu pracy. I to życie pod kloszem, jak nazywamy ten drugi scenariusz, no ono jest okupione po prostu wielkim wysiłkiem ludzi, którzy żyją w miastach, a żyją w nich dlatego, że znów wobec zmian klimatu ekspozycja na deszcze nawalne, na susze, na wichury, na również no, kryzysy zaopatrzenia w wodę na terenach pozamiejskich, gdzie jest mniej inwestycji środowiskowych, no tak. Staje się zbyt kosztowne, tak, zbyt tak, ciężkie, tak, albo po prostu jest zagrożeniem egzystencjalnym. No dobrze, to były dwa scenariusze i teraz ten trzeci. Taki mamy klimat. Jego tytuł może brzmieć nieco humorystycznie, ale ludzie żyjący w polskich miastach w 2050 roku w tym scenariuszu wcale nie jest im do śmiechu. Tak. Dlatego, że tam skutki zmian klimatu i potrzeba adaptacji do tych zmian prowadzi na przykład do tak drastycznych zjawisk jak reglamentacja wody. To znaczy oczywiście jest to jakaś tam siatka socjalna, która sprawia, że niektóre rodziny są wyłączone z tego, ale wyobraźmy sobie, gdyby limit na gospodarstwo domowe dzienny wynosił 80 litrów. I powyżej tego wchodzimy w na przykład jakąś horrendalną taryfę, w której musimy płacić kolosalne pieniądze za wodę. I dlatego w tym scenariuszu Polki, Polacy, rodziny są skłonni opuścić miasta. Tam wskaźnik urbanizacji spada nam do 55%. Rozlewanie się, ale także eksodus na wieś są ważnym zjawiskiem społecznym. A ci, którzy w tych miastach pozostają, bo nie mają wyboru, bo muszą pracować, oni każdą wolną chwilę chcą spędzać poza miastem. Te warunki są na tyle drastyczne, że miasto nie jest miejscem radości. Miasto jest miejscem konieczności. No tak, tak, właśnie. Ten trzeci scenariusz mówi, dobra, to będziemy się wyprowadzać z miast. W Polsce trend nie jest taki, że w miastach jest coraz więcej ludzi, bo w zasadzie w zależności od roku jest albo mniej, albo w zasadzie na tym samym poziomie. Ale mówiąc zupełnie serio, nie sądzę, żeby to były pesymistyczne scenariusze. One jednak pokazują realia, tak to może się zmieniać. I tu rozumiem, że wskazówką dla nas, to sam Gobę również, jest po prostu w jakiś sposób tych zagrożeń uniknąć. Piszecie o 21 rozwiązaniach, no ale niektóre jednak są chyba przyszłościowe. Jeśli mówimy o perspektywie 30 lat, to one naprawdę w zasadzie już są. Natomiast co zrobić, żeby one rzeczywiście stały się powszechne? I żeby wybrać właściwe. I tutaj dochodzimy znów do tych naszych dwóch osi. Powiedziałeś, oś pozioma jest osią czasu, tak, ale nie osią czasu, kiedy dane rozwiązanie w ogóle zostanie wynalezione, czy się pojawi, dlatego że większość z nich faktycznie, czy na etapie laboratoryjnym, czy na etapie prototypowym już jest, tylko kiedy ono się upowszechni, kiedy wejdzie do mainstreamu, co jest bardzo ważne. I do tego nawiązuje trzecia część naszego raportu, która poświęcona jest rankingowi polskich miast. Pokazujemy, że no wśród nas w tej zabudowie są perły, są budynki wybitnie efektywne środowiskowo, bardzo dobrze zaprojektowane, no ale to są rodzynki w cieście. A chodzi o to, żeby to była, żeby tak było, to było to nasze otoczenie. Tak. Rzeczywiście w raporcie jest podanych wiele przykładów tego, co w zasadzie już jest osiągalne i można zrobić, tylko budynek to niestety w większości jest coś, czego my nie widzimy.
My nie zdajemy sobie z tego sprawy, że żeby była dobra akustyka w budynku, to coś musi być zainstalowane w posadzce, coś musi być zainstalowane w ścianie, żebyśmy nie słyszeli sąsiada, albo żebyśmy się dobrze komunikowali ze swoimi dziećmi. I tu technologie naprawdę posunęły się daleko naprzód. To są rozwiązania inżynierskie, bo ten postęp ogromny w tym, co już jest i co będzie, dzieje się, no niestety, no, tego, czego nie widać, i trzeba zaufać fachowcom na słowo. I tu moim ulubionym rozwiązaniem z tego raportu są inteligentne materiały, które mają zdolność samonaprawiania. To są rzeczy, które są dostępne. Czy mówimy o nawierzchniach dróg, czy mówimy o budynkach, mało że dostępne, jeszcze bardzo potrzebne, dlatego że ja nie przypadkiem wcześniej mówiłem o żelbecie, który był takim ulubionym materiałem modernizmu i on jest w ogóle fantastyczny, ma wiele zalet, jeśli chodzi o możliwość kształtowania pięknych ścian. Ale ma też sporo wad. Ma też pewne wady, tak? Oczywiście jak się trafi na zbrojenie, na przykład próbując powiesić obrazek, ale to jest najmniejsza jego wada. No tak. I jak wynika z badań, które się dzisiaj prowadzi, okazuje się, że wbrew temu, co się uważało, niestety te zbrojenia stalowe w ścianach żelbetowych, one chociaż są niby oddzielone od świata zewnętrznego, jakoś tam zaczynają korodować. I te budynki, które miały być wieczne, no też niestety żelbetowe, zaczynają się powoli rozsypywać. I w tym momencie uświadamiamy sobie, jak potrzebne są takie inteligentne materiały, które się naprawiają, zanim my zdiagnozujemy, że wystąpił problem. No tak, żebyśmy nie wymieniali naszych domów co 2 lata. Tak. Możemy zmieniać miejsca zamieszkania, natomiast sam budynek powinien być trwały i samonaprawiający się. No tak, tylko problem polega na tym, że te budynki już są, prawda? To nie jest tak, że będziemy je budować od podstaw, no niektóre będziemy. No to trzeba coś zrobić z tymi istniejącymi. To jest ogromny problem i zresztą też była na ten temat mowa chyba w pierwszym wywiadzie twoim z Przemą Łukasikiem. Jak bardzo zrównoważyć nowe budownictwo z odnawianiem, z renowacją. Tak. Miasta, które żyją i funkcjonują, jak się zmieniają, są bardziej przez nas akceptowalne niż jakiś nowy twór gdzieś na środku pustyni. No pewnie i to zrozumiałe całkowicie. Ale może jeszcze kilka słów na temat transportu, infrastruktury, bo tym też raport, też się zajęliście w raporcie. Jeśli chodzi o transport i infrastrukturę, to tutaj są 2 wymiary. Jeden wymiar to jest ten wymiar budowlany. Piszemy choćby o tych inteligentnych materiałach, ale jest też drugi wymiar, czyli ten wymiar taboru i tych pojazdów, które w transporcie występują. Jeśli chodzi o mnie, to mnie się wydaje, że infrastruktura miast stoi przed dużo większą szansą zmiany niż budynki jako takie. Dlaczego? Głównie dlatego, że za to odpowiedzialne są władze miast. A ponieważ są odpowiedzialne, a one są rozliczane przez swoich mieszkańców, to w zasadzie jest większa presja. Z budynkami to jest troszeczkę inaczej. W ogóle tabor autobusów, samochodów i tak dalej bardzo się zmienia, unowocześnia. Dużo szybciej chyba jednak niż budynki. Szyby samochodowe chociażby. Pojazdy stają się coraz bardziej autonomiczne. Więc jeśli chodzi o transport, to ja naprawdę widzę dużą szansę. Z infrastrukturą wodno-ściekową jest gorzej, dlatego że ona istnieje, ona jest pod ziemią i ona już ma tam kilkadziesiąt czy kilkaset dni. Jakoś się do tego dobrać. Właśnie, bo wracamy do tego bardzo ważnego aspektu tej rozmowy i tych wszystkich rozmów i tego raportu. To znaczy, kto to będzie robił, prawda? Ja się zawsze zastanawiam, kto to zrobi, bo to są, zawsze przychodzą mi na myśl pierwsze odpowiedzi, młodzi, starzy. Kto tak naprawdę decyduje? Ja myślę, że wszyscy muszą jednak wywierać presję na władzach, na legislatorach, żeby wprowadzać jednak właśnie to, o czym już mówiliśmy wcześniej. Pewne konkretne plany działań. Nawiązując do tego, co powiedział Henryk, myśmy już w toku tej rozmowy ustalili, że działać trzeba teraz. Tak? To znaczy, że nie możemy czekać 30 lat, aż pojawią się, czy wejdą do mainstreamu jakieś określone rozwiązania techniczne i wtedy dokonamy wielkiego skoku w infrastrukturze, bo tak po prostu się tak nie dzieje. Będzie. I jest drugie pytanie. Kto? Wszyscy interesariusze w miastach dzisiaj są odpowiedzialni za to, żeby włączyć się w tę transformację. Inwestorzy, deweloperzy, jak najbardziej władze miejskie, ustawodawca tworząc warunki techniczne budynków, ci, którzy odpowiadają za opracowanie norm, tych, które są powszechnie stosowane w budownictwie i mieszkańcy też za to odpowiadają, dlatego że wszyscy oni mają i moc sprawczą w swoich obszarach. Ci, którzy kupują mieszkania, ci, którzy wynajmują lokale biurowe i tak dalej, którzy mają prawo żądać przyszłości, najlepiej korzystnej, i mają w związku z tym prawo oczekiwać, żeby nowe inwestycje budowlane w miastach czy modernizacje spełniały warunki nie minimalne, tylko były tworzone na miarę
przyszłości? Dodałbym, że tak naprawdę nie żyjemy w oderwaniu od wszystkich i to też wynika z raportu. Każdy z nas jest elementem tego miasta. Mhm. My jako ludzie, 14 milionów budynków w Polsce wpływają na te miasta. Ten wpływ powinien mieć i ten, który decyduje o nowym prawie, i ten, który wydaje pieniądze. Wielkie firmy, samogubę też powinno mieć wpływ, dlatego że po naszej stronie są nowoczesne technologie, badania i rozwój. No jednym słowem, na pewno wpływamy na to, jak to się będzie zmieniać. No tylko, i to absolutnie jest kluczowe, musi być to w zgodzie ze środowiskiem. Ja wiem, że o wszystkim się nie da powiedzieć tutaj. Odsyłam Państwa jeszcze raz na stronę Saint-Gobain. Tam jest ten raport dostępny. Zapraszamy. Ale powiedzmy jeszcze chociaż słówko na temat jednej z części tego raportu, to znaczy tego rankingu polskich miast już teraz. W zeszłym roku przeprowadziliśmy takie badanie w 7 największych aglomeracjach kraju, jak jest w nich głośno. I wydaliśmy raport Polska w decybelach, w którym pokazaliśmy, jak hałas towarzyszy nam w tych miastach. Mhm. No i dlatego też zdecydowaliśmy się, że elementem raportu tegorocznego, mówiącego o polskich miastach w przyszłości 2050, będzie też ranking miast. Czy zbliżyły się, czy jak się zbliżają do wyzwań właśnie tych kolejnych 30 lat. Zdecydowanie Warszawa jest liderem tego rankingu. Mamy kilka kategorii, czyli biurowce, jak mieszkamy, jak się uczymy, jak wypoczywamy. No i oczywiście infrastruktura, również woda, drogi i pojazdy. Żeby też Państwa zaciekawić, jak złożona była metodyka zestawienia tego rankingu, bo myśmy chcieli tym rankingiem rzeczywiście zmotywować miasta i różnych interesariuszy do, powiem z przymrużeniem oka, zdrowego współzawodnictwa w byciu liderem tych rozwiązań. I chociaż w Warszawie jest najwięcej biurowców, które są opatrzone certyfikatami wielokryterialnymi, no to są takie miary, w których inne miasta doganiają albo nieco przerastają i chociaż nie zaburza to ogólnego obrazu, no rozmawiamy w Warszawie, więc każdy z nas jest z tym miastem też związany, więc nie jesteśmy zupełnie bezstronni w naszej rozmowie. Natomiast ranking jest bezstronny, jest oparty na obiektywnych danych tego, jak odległe lub bliskie są polskie miasta, 7 polskich miast od modelu sprawnego miasta przyszłości, miasta, w którym pragniemy żyć. Optymistyczny element w całej naszej rozmowie jest taki, że w żadnej z kategorii nie jest tak, że możemy rozłożyć ręce i powiedzieć, nic się nie dzieje. Trudnym obszarem są szkoły, bo jest tylko jedna szkoła w Polsce, która uzyskała certyfikat wielokryterialny. Jest to niestety szkoła prywatna, liceum prywatne. Zajrzą Państwo do raportu. Jedna? Tam jest tylko jedna. Ale to nie znaczy, że też nic się nie dzieje. Dlatego nie można porównywać tylko jeden do jednego, że w mieście X jest szkoła, która uzyskała certyfikat BREEAM czy LEED i to jest wszystko, co można zrobić. My wchodzimy głębiej, szukamy danych i przedstawiamy je w raporcie, które pokazują, że w bardzo różnych miejscach w Polsce lokalni liderzy biorą odpowiedzialność za to, żeby szkoła, które te budynki tysiąclatki są bardzo funkcjonalne i nadal spełniają swoją rolę, ale nie są wybitnie efektywne energetycznie albo środowiskowo, żeby coś tutaj poprawić. I wciągają w to innych interesariuszy. I to jest wzór do naśladowania. Ja Was poproszę jeszcze o słowo przesłania na koniec. Po przeczytaniu raportu ja jestem optymistą. Jestem przekonany, że zmiany będą i te zmiany będą na dobre. A jako osoba reprezentująca koncern Saint-Gobain jestem przekonany, że my będziemy mieć bardzo duży wkład w to, żeby środowisko, klimat, neutralność klimatyczna w kolejnych latach rzeczywiście była osiągana. Mhm. Kacper. Nikt nie jest zwolniony z odpowiedzialności za to, żeby polskie miasta przyszłości były miejscami zdatnymi do życia i korzystnymi dla ludzi. A odpowiedzialność za to rozkłada się tak jak odpowiedzialność za wszystko. Ci, którym powierzono największe zasoby, ci, którym powierzono najbardziej doniosłe zadania, czy jeśli chodzi o tworzenie prawa, czy jeśli chodzi o budowę wielkich osiedli, czy jeśli chodzi o dostarczanie odpowiednich rozwiązań, odpowiedzialni są za to w największym stopniu. Nie bagatelizowałbym jednak roli, którą mają tu do odegrania lokalni liderzy. Potrzebni nam są ambitni inwestorzy, ambitni projektanci, ambitni włodarze miast, którzy będą na miarę tych miast przyszłości projektować, inwestować i budować. I ambitni producenci. O tak. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Henryk Kwapisz, dyrektor relacji instytucjonalnych Saint-Gobain w Polsce i Kacper Nosarzewski, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością. Bardzo Wam dziękuję i bardzo Państwu dziękuję. Dariusz Bugarski.
społeczeństwa na całym świecie stają przed ogromnymi wyzwaniami, takimi jak zmiany klimatu, konieczność szybkiego ograniczenia emisji dwutlenku węgla, ochrona zasobów naturalnych czy postępująca urbanizacja. W październiku tego roku Grupa Saint-Gobain ogłosiła nowy plan strategiczny – Growth and Impact. Chcemy wspólnie kroczyć drogą zmierzającą do transformacji w kierunku zrównoważonego rozwoju. Między innymi po to zrealizowaliśmy projekt Polskie Miasta Przyszłości 2050. Chcemy rozpocząć debatę publiczną, pokazując argumenty i prognozy zaproszonych do rozmów wybitnych ekspertów. Razem z nimi chcemy pobudzić do refleksji wszystkich, którzy zetkną się z naszym społecznie odpowiedzialnym przekazem. Jako pracownicy Grupy Saint-Gobain wyznaczyliśmy sobie ambitny cel – Making the World a Better Home. Cel, który wzywa nas do działania każdego dnia. Postrzegamy go zarówno w kategoriach naszej mocy sprawczej, jak i odpowiedzialności. Mocy do rozwijania się poprzez projektowanie, tworzenie i dystrybuowanie najbardziej efektywnych rozwiązań i upowszechnianie ich wśród naszych klientów. I odpowiedzialności za pozytywny wpływ na życie każdego człowieka, każdego z nas, poprzez zapewnianie dobrostanu w wymiarze tym indywidualnym i zbiorowym, dbając jednocześnie o naszą planetę.